Hej, siemano, z tej strony Bongusz i witam was w kolejnym materiale wideo. Na starcie chciałem was przeprosić, że nie było ostatnio materiałów daily, ale muszę wam powiedzieć szczerze, że ostatnio nie znalazłem żadnych ciekawych treści, które mógłbym publikować. Więc postanowiłem w końcu nagrać o myszce do Nintendo Switch i to tak naprawdę wydaje mi się najlepszym modelu jakikolwiek miałem. Bo jak wiecie, miałem kilka takich, jakby to nazwijmy to, pomysłów z myszką właśnie do Nintendo Switch, które faktycznie działały, ale nie były tak dobre jak właśnie ten sprzęt, który z tego co kojarzę będzie działał jednocześnie na PlayStation 4, na Xboxie One, Xboxie Serii X, PC-cie oraz właśnie Nintendo Switchu i to sobie dzisiaj pokażemy. Dodatkowo zachęcam was do wbicia na Discorda, link pewnie macie w opisie i oczywiście tutaj się gdzieś pokaże. Zachęcam z tego powodu, że tam właśnie możecie wrzucać pomysły na odcinki, więc jeżeli chcecie faktycznie mi pomóc, by aktywność była daily, no to wbijcie tam, kliknijcie w regulamin łapeczkę w górę i tak naprawdę tam już możecie wrzucać propozycje na YouTube. Dodatkowo chciałem was zaprosić na moje codzienne live'y na Twitchu, ponieważ stwierdziłem ostatnio, że zrobimy sobie challenge, by nabrać takiej regularności i konsekwencji w działaniu i dlatego właśnie będzie 365 dni challenge, a mianowicie każdego dnia robimy live'a na Twitchu o godzinie przeważnie 10 albo 11 rano, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Ale to jak wbijecie na Discorda, to na nim dostaniecie powiadomienie, że live się odpalił, więc serdecznie zapraszam. A teraz już przejdziemy sobie właśnie do omawianego sprzętu. Go! Jak widzicie, myszka, którą tutaj mamy i zaraz sobie ją podłączymy do Nintendo Switch, nawet w wersji właśnie przenośnej, nie musicie mieć w stacji dokującej, by to zadziałało. Nazywa się to GameSir, a model to, już poszukamy tutaj, VX2 Aim Switch One Combo for All Console. Jak możecie zobaczyć, prawdopodobnie na drugiej kamerze, bo będę nagrywał na dwie kamery i postaram się wam wszystko pokazać. Więc mianowicie ja, tak jak powiedziałem, korzystałem już z tego chwilę i szczerze powiedziawszy, materiały, które nagrałem obecnie, mi się niezbytnio spodobały. Dlatego postanowiłem to nagrać jeszcze raz, chyba próba numer 3, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Jak widzicie, tutaj mamy taką fajną saszetkę, którą po prostu otwieracie tym oto sposobem. Dokładnie tak i zawartość widać, wpierw pokażemy to tam. Myślę, że teraz będziemy mogli to pokazać również tutaj. Zawartość to oczywiście ta klawiatura. Jeżeli jakieś elementy nie są poukładane po kolei, no to was bardzo przepraszam, ale tak jak powiedziałem, otworzyłem to już nie pierwszy raz. Mamy taką klawiaturę, która jak widzicie wygląda taki, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest taki gamepad, który jest, wiecie, zdecydowanie mniejszy. O, ustawimy do niebieskiego światła, by było widać. Jest to taka niepełna klawiatura. Ona jest podświetlana RGB i to co jest super, ma dodatkowo tutaj fajny analog. I jeszcze jedna super informacja, to ona jest bezprzewodowa, patrzcie. Oklikniemy sobie i jednego switcha i RGB już się tutaj pięknie świeci. Więc tak naprawdę jest to sprzęt, możecie na nim grać bezprzewodowo i to jest super. Ale oprócz wspomnianej klawiatury mamy tutaj też oczywiście instrukcję, której chyba nikt nie będzie potrzebował. Tutaj jest instrukcja jak podłączyć do Nintendo Switcha. Tu mamy jakieś podziękowanie za to, że to kupiliśmy, etc, więc to jest naprawdę spoko. Deal customer, dokładnie tak, mam nadzieję, że ten. No i na dole, jeżeli nie wiem czy widzicie, ale mamy taki odbiornik, który właśnie pozwala wam na podłączenie tego bezprzewodowo lub przewodowo. Jeżeli chcecie, możecie to podłączyć właśnie w ten sposób, będzie bezprzewodowo. To co jest fajne, dostajecie od razu przejściówkę. Dostajecie od razu przejściówkę na USB typu C. Dlatego ja na przykład będę teraz w stanie podłączyć ten odbiornik bezpośrednio do złącza w Nintendo Switch. A co za tym idzie, to będzie działać. I to sobie przetestujemy zaraz na drugiej kamerze. Dodatkowo tutaj, w tym właśnie, nazwijmy to, tym odbiorniku, możecie wypiąć sobie kabel i podłączyć to bezpośrednio właśnie tutaj, gdyby wam się to rozładowało. Możecie to podłączyć USB typu C. A okej, dobra, wracamy trochę do tego, do tej kartki. Mianowicie znalazłem faktycznie trochę błąd, którym się rozpędziłem. Jest to tylko bezprzewodowo z tego co widzę. To jest correct way i jest wrong way i jest podłączone wtedy bezprzewodowo. Znaczy przewodowo, więc przewodowo prawdopodobnie to nie zadziała. No ale dobra, wracamy tutaj do naszego podłączenia. Mamy klawiaturę i mamy myszkę. To jest ważne, mamy myszkę. Chociaż z tego co widzę, tu jest dodatkowy kabel USB-C do USB, więc teoretycznie chyba mogę to jakoś podłączyć, albo nie mogę tego podłączyć bezprzewodowo. I don't know. Nie, to pewnie jest kabel tylko do ładowania tego urządzenia, więc prawdopodobnie tak. Mamy taką fajną myszkę. Tak ona wygląda, ona jest ta dziurkowana, żeby ważyła jak najmniej. I wydaje mi się, że możemy sobie tak naprawdę pudełko zabrać na bok. No i dobra, gdy mamy już nasze sprzęty, mianowicie mamy tutaj klawiaturkę, tak jak wam powiedziałem, mamy myszkę. To tak naprawdę wystarczy myszkę podłączyć z tutaj prawej strony do USB. A dokładnie tak. I jeżeli właśnie sobie teraz uruchomimy, bo tak jak powiedziałem wam, wystarczy jedno przesunąć, by tutaj był taki, nazwijmy to, switch jest. I
jest Switch do Nintendo Switcha. No i jak widzicie, nasz zestaw już się pięknie świeci. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo światło jest takie dosyć intensywne moje. Ale mianowicie klawiaturka się świeci RGB. Ona jest full mechaniczna i to jest naprawdę super. Co słychać prawdopodobnie? Więc ona jest full mechaniczna. Dodatkowo, no, mamy fajną myszkę, która jest zdecydowanie super lekka. I to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Więc możemy sobie już tutaj podłączyć. Znaczy podłączyć, możemy sobie to położyć w ten sposób. Wydaje mi się, że będzie spoko. I tak byście zobaczyli na drugim aparacie. Spróbujemy uruchomić sobie Nintendo Switcha. Co jest minimalnym minusem, no to oczywiście w takiej konfiguracji nie będziecie w stanie położyć sobie Switcha na tej nóżce. No bo jak widzicie, jest podłączone takie coś do złącza ładowania. Co za tym idzie, no nie będzie to możliwe. I postaram się zagrać, no nie wiem, Fortnite'a? Jeżeli mam update'a, to zagramy Fortnite'a. Jeżeli chcecie, bym przetestował to urządzenie w PlayStation 5, to w komentarzu napiszcie hashtag PlayStation 5. Wtedy spróbujemy podpiąć to właśnie do PlayStation 5, ponieważ nie dostałem żadnej informacji na temat tego, czy to współpracuje. Wiem, że z Xboxem najnowszym to działa, czyli Serii X, działa z Xboxem One, Nintendo Switch oraz PlayStation 4. Musimy się dowiedzieć, czy działa z PlayStation 5, jeżeli chcecie materiał, bo jak wiecie, PlayStation 5 mam w wersji z napędem. Jakby ktoś pytał, no to po prostu dajcie mi znać w komentarzu, napiszcie hashtag PlayStation 5 i będę wiedział, o co chodzi. No i dobra, odpala nam się powoli lobby Fortnite'a, więc myślę, że zaraz będziemy mogli sobie przetestować, czy to działa. Przesuwam myszkę lewo, prawo, jak widzicie, super to działa, mam nadzieję, że to widać na kamerze. Numer 2, może tutaj powinienem, o ile się da, podjaśnić ekran, bo jest akurat noc i przez to jest delikatny problem, ale jak widzicie, wszystko działa, mogę tutaj uderzać, elegancko to działa, spacja działa jak skok, więc fajnie, naprawdę. Nie wiem, jakie przyciski są tak naprawdę zbindowane pod budowanie, etc. No ale spróbujmy sobie wyskoczyć, może zrobimy jednego killa, a jeżeli nie zrobimy żadnego killa, no to trudno, no to będziemy po prostu, no dalej będziemy pokazywać, że zbytnio grać nie potrafimy. Nie widzę typa, nie widzę typa, guys, i to jest problem dosyć spory. Dobra, pewnie przegramy, bo po pierwsze jest noc, nic nie widzę, po drugie ekran jest naprawdę malutki, ale przetestujemy sobie to w innej grze. Jak widzicie, tutaj Bioshock Infinite zapytał mnie, jakiego kontrolera chcę użyć. Jeżeli poklikałem tam któreś guziki, nie wiem akurat które, to pokazało mi, że to imituje tak naprawdę Pro Controller. A więc za tym próbujemy tutaj sobie przejść dalej w tej gierce. Może spacja, dokładnie, spacja zadziałała. Dobra, to tak wygląda. Nie wiem, czy będziecie widzieć cokolwiek, ale oczywiście gra działa, jeżeli chodzi o myszkę, i działa, jeżeli chodzi o klawiaturę. Mogę tak samo skakać. Niestety chyba nie mam na razie w Bioshocku Infinite żadnej brońki, a co za tym idzie, nie mogę wam jakoś tu postrzelać etc. i zobaczyć moją celność, chociaż ona, jak wiecie, zawsze jest niska, więc tutaj nie ma się co... Muszę tak sobie spojrzeć, czy widać w ogóle coś na drugim monitorze, znaczy na drugiej kamerze, i widać. Więc jak widzicie, tak naprawdę wszystko działa tutaj, więc to jest naprawdę spoko. Jeżeli chcecie właśnie sobie pograć w Nintendo Switch na klawiaturze i myszce, bo potrzebujecie, na przykład jesteście PC-towcami, kupiliście sobie Nintendo Switch, bo chcieliście pograć Fortnite'a, ale jednak nie potraficie korzystać z analogu WTC, no to taki sprzęcik wydaje się być naprawdę fajną alternatywą, chociaż i tak polecam raczej nauczyć się grać na padzie, byście tutaj, no, nie byli posądzani o jakieś cheaty, etc. No i szczerze powiedziawszy, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli on wam się podobał, to tak jak powiedziałem, zostawcie łapkę w górę, komentarzyk, no i subskrypcję. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zobaczyć, czy działa to na PlayStation 5, to napiszcie mi w komentarzu hashtag PlayStation 5. No i zapraszam was mega serdecznie na Discorda oraz Twitcha. No i do zobaczenia w kolejnych treściach tworzonych przeze mnie, Eluwina.